dzisiaj chciałabym Wam pokazać zaplecze, rozwinięcie zadania z rybą fugu i z sirako, bo to była całkiem długa przyprawa, a niestety w tym dużym filmie mogłam zmieścić tylko bardzo, bardzo króciutki obszar, więc zobaczcie dokładnie, z czego się składało to całe jedzenie, które zamówiliśmy i jakie były moje reakcje na każdą z tych potraw. Jakbym nogę jakąś trzymała, coś w ustach. Okej, czyli zaczynamy od przystawki. Najpierw trzeba to pomieszać. Tutaj jest szczypiorek, przy okazji jakaś pasta czerwona, no i chyba skóra tej ryby. I to trzeba razem wymieszać. Myślę, że tutaj też jest sos sojowy albo coś takiego. Ta skóra nie wygląda zachęcająco, w sensie taka wygląda, jak była na maksa gumowata. No ale sprawdźmy, wezmę ten ładny kawałek. Pikantne. Ale jest takie mega gumowate, jakby żelatyna taka bardzo, bardzo zwięzła. Bardzo zwięzła żelatyna, ale fajne, że to jest takie mega kwaskowate i ten szczypiorek dodaje takiej pikanterii, chociaż podejrzewam, że to też jest jakieś chili albo coś w tym stylu. Więc ogólnie jest to całkiem smaczne, ale nie ma to konkretnego smaku, tak, znaczy takiego rybnego, wiecie, to po prostu jest jak żelatyna, ta sama skórka. Takie do gryzienia. Giętkie, ale spoko, mi to smakuje chyba właśnie głównie przez te dodatki, czyli to jest jakby pierwszy posiłek z tej ryby. Stary! Ona się rusza! O Boże! Ona oddycha! I teraz to, co będziemy robić, to tutaj w tym kociołku już się gotuje woda i trzeba do niego wrzucić świeże składniki, czyli właśnie tą straszną rybę, która na szczęście przestała się już ruszać. Więc tak, mamy świeże grzyby, shiitake, enoki, tutaj są gdzieś pod spodem warzywa różnego rodzaju, mamy tofu, chyba pora i wydaje mi się, że to jest makaron ryżowy i to wszystko będziemy gotować w tym kociołku i robimy to sami, to jest mega fajne. I ta ryba teraz się będzie gotować 6 minut i potem wrzucimy pozostałe składniki. Więc w tym czasie możemy zjeść kolejną rzecz. Kolejna rzecz to jest sashimi, czyli te świeże płaty ryby. I te są naprawdę tak cienkie, że zobaczcie, po prostu prześwituje przez nie talerz, a w zasadzie, no tak, widać przez nie talerz. I tak naprawdę pani powiedziała, że można doprawić sobie limonką albo tą ostrą pastą. I musimy te sashimi moczyć w sosie, który jest jakimś takim pewnie słonym sosem. Jest taki mega cieniutki płat ryby i na razie sobie niczym go nie przyprawię. Nawet nie wiem, czy go zamoczę w sosie. Może spróbuję takiej świeżej po prostu. A jak umrę? A jak umrę? A jak umrę? Przede wszystkim bardzo długo się je, bo jest mega zwięzła i taka nawet bym powiedziała, że żelasta, jak gdyby, mimo że tam nie ma żył, ale czuć gdzieś z tyłu taki bardzo delikatny posmak, jakby trochę posmak okonia, jakiejś takiej jeziornej, drapieżnej ryby. Ogólnie bardzo fajny. Dopiero jak poczułam ten taki delikatny aromat, to mega mi się to spodobało, bo sama konsystencja jest dosyć ciężka. To jest trochę tak, jakbyście żuli coś takiego twardo-żelastego. Jeszcze spróbuję z tym sosem. Okej, z tym jest mega różnica, więc wydaje mi się, że do tej ryby pasują takie kwaśne rzeczy, bo tak jak właśnie tutaj pani nam dała trochę limonki i ten sos jest kwaskowaty, więc wydaje mi się, że to naprawdę wzmacnia tą rybę i jak dla mnie jest mega dobra, tylko właśnie nie wszystkim może pasować ta konsystencja, która jest taka, że musicie ją rzucić trochę jak, o, źle zrobiona wołowina. Teraz pozostałą część ryby będziemy wkładać do tego gotującego się kotła na 2 minuty, a dopiero potem dodamy resztę składników, no bo wiadomo, że warzywka się gotują krócej niż mięsko. O, i w ogóle przy okazji zobaczcie, jakie świetne grzyby. Okej, słuchajcie, podobno można to zjeść na żywo, na świeżo, więc ja to zrobię, bo są super. I pachną mega tak fajnie grzybami takimi leśnymi. Ale czad. Są chrupiące. Jakbym trochę jadła świeże pieczarki i kurki jednocześnie, bo jest chrupiące, ale czuć taki grzybny posmak. Mega czad.
I teraz już minęły 2 minuty, więc czas na pozostałe składniki. Grzyb sitake i te cudowne, piękne, małe grzybki, najlepsze na świecie. Teraz rzuciliśmy pora i pójdzie do tego kapusta pekińska i na samym końcu tofu, które wygląda jak budyń. Wow! Rozwala się. Okej, okay, pięknie. I teraz to wszystko będzie się nam gotowało i będzie z tego pyszna, przepyszna zupka. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie pyszna, przepyszna, ale możemy sobie sami doprawić, a są tu naprawdę super składniki, więc mam nadzieję, że będzie cudownie. W czasie, kiedy gotuje się nam ta zupka, która okazuje się, że wcale nie jest zupką, bo po prostu będziemy wyjadać z niej ugotowane rzeczy, to w tym czasie spróbuję następnego dania, czyli to są pieczone skórki w pieprzu cayenne. I tak teraz jeszcze sobie pomyślałam, że w zasadzie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tu jest gorąco, bo możliwe, że jest, ale jak gdyby czuję tak na maksa, że mam takie mega gorące policzki i one są takie sztywne i mam nadzieję, że to nie jest kwestia tego, że jednak zostało troszeczkę tej trucizny. Na razie czuję się całkiem okej oprócz tego, ale spróbujmy. Więc są to... wygląda jak laska Gandalfa. Smakują jak prażynki, bo głównie czuć chyba tłuszcz, w którym były robione. Potem pieprz cayenne, a z samej ryby tutaj chyba nic nie zostało, tylko sama chrupkość. Dobre. My lubimy prażynki. Wydaje mi się, że jak na razie chyba to smakuje mi najbardziej. Chociaż super był ten sos do... chociaż nie, wszystko mi smakowało, ale jak najbardziej... jak na razie najbardziej to. O, dobra, lecimy dalej. Właśnie wzięłam do ręki, jeszcze dostaliśmy taką skórkę i ogólnie teraz sobie skojarzyłam, że to wygląda jak dętka i smakuje jak dętka. Ogólnie wiecie, jak taka guma po prostu z majtek. Coś takiego, no to jest takie... No i samo w sobie to jest takie zupełnie bez smaku, ale całkiem ciekawe. Jakbym nogę jakąś trzymała, bo coś w ustach. Teraz przygotuję sos, w którym będziemy moczyć te wszystkie rzeczy, które tu się nam gotują przez ten cały czas w tak zwanej zupce. I składnikiem jest sos ponzu, który wygląda jak sojowy, ale uwierzcie mi, że nie smakuje jak sojowy. Wcześniej nigdy go nie jadłam, ale przyznam wam, że na pewno go kupię w Japonii. Na pewno, bo jest mega pyszny, jest taki lekko kwaskowaty. I do tego będę dodawać do smaku szczypiorek i pastę, która jest miksem białej rzodkiewki, imbiru i śmiesznych, ciekawych rzeczy, bo dalej nie wiem. Więc do smaku po prostu sobie dodam. I trochę tej pasty, ona jest w ogóle super, bo zobaczcie, tutaj właśnie się są kawałki tej rzodkiewki i pewnie imbiru. Bardzo fajna konsystencja. I teraz tak naprawdę będziemy wyciągać rzeczy, te, które nam się podobają, czy nie wiem, grzyby, rybę, sałatę, w zasadzie kapustę, maczać w tym sosie i jeść. Na pewno czaję się w tej całej misce na grzyb shiitake. I najlepsze jest to, że był tylko jeden na całą miskę, dlatego jak widzicie, teraz już jest pół, bo podzieliłam się drugą połową z operatorem i śmieliśmy się, że to jest cała porcja, jaką dzisiaj zje w ogóle operator. O, jest kawałek ryby. Ma w ogóle bardzo ładne mięsko, bardzo zwięzłe, ale jednocześnie zobaczcie, że ono się tak trzęsie, czyli to nie jest mięso chyba, które się rozwala. Podejrzewam, że właśnie dzięki temu, że ona jest taka zwięzła, to można w ogóle robić nabe, czyli to całe gotowanie w jakby misce. I jeszcze pani kelnerka powiedziała nam, że im bliżej jak gdyby jest ości, tym ta ryba jest smaczniejsza. Ja akurat mam tutaj chyba bez ości, więc... O, teraz naprawdę pachnie jak okoń. Po prostu jak taki... Ale mi zaczęły śnianki wracać. Jak taki właśnie grillowany okoń. Super, jejku, dobra. A może spróbuję bez sosu, spróbuję bez sosu. Okej. Okay. Ale to jest dobre. Ona gotowana jest taka pyszna. To jest jak taki najlepszy po prostu na świecie, taki delikatny okoń. Pyszne to jest, nie wiem, czy ją psuć w ogóle tym sosem. Szczerze mówiąc, o ile ten sos jest super, to wydaje mi się, że bez sosu jest o wiele lepsza, bo wtedy czuć właśnie ten delikatny posmak. Jak na razie to ta gotowana ryba, w życiu mnie przypuszczała, że gotowana ryba wygra nad prażynkami z ryby. Pycha to jest. W ogóle dziwne, bo to w zasadzie jest... To nawet nie był bulion, to po prostu tutaj tylko pływał wodorost. I to się gotuje bez żadnej soli, nic, a to jest naprawdę mega, mega dobre. Tu jest ten makaron. Zaraz spróbuję, w ogóle wydaje mi się, że to jest makaron ryżowy. Okej, meczamy. Na maksa mi się kojarzy właśnie z tą skórą ryby, czyli tak naprawdę skóra ryby to taki makaron ryżowy. O, właśnie, oprócz dętki to jest makaron ryżowy, super. W ogóle wow. Jaram się tym, w ogóle w życiu mnie przypuszczała, że będzie mi smakowało gotowane jedzenie. W sensie, wiecie, ja wolę smażone na tłuszczu z dużą ilością soli, przypraw i w ogóle. A tutaj kolejnym daniem z fugu jest
fugu smażona na głębokim tłuszczu i ją się je bez żadnych dodatków w sensie sosu, tylko tutaj mamy znowu tą a la limonkę i chyba sobie najpierw spróbuję bez, a potem zje. Znowu pachnie tym tłuszczem, co te skórki rybne. Chyba trafiłam na taki najgorszy kawałek, bo w sensie nie ma mięsa. Znalazłam teraz kawałek, gdzie jest mięso, więc teraz poleję sobie limonką i spróbuję, jak to smakuje z... Jest okej, bo ja ogólnie lubię bardzo smażone rzeczy, więc to po prostu smakuje jak taka mega pyszna, smażona rzecz. Ale jakbym miała być szczera, to jak na razie taka najbardziej delikatna forma, czyli po prostu gotowana ryba, była najlepsza z tego wszystkiego, bo tu jednak ten olej plus właśnie ta panierka trochę zagłuszają ten bardzo delikatny smak ryby, bo ona naprawdę jest mega subtelna. Więc jest okej, to jest trochę jak tak naprawdę kurczak z KFC. Umrę. Jestem pewna, że umrę, jak to zrobię, bo siedzę teraz nad tą straszną miską shirako. I to sashimi shirako, czyli tą najgorszą wersją shirako, jaka może być. I jeszcze raz przypomnę, co to jest. To jest męskie nasienie, czyli taki odpowiednik męskiej ikry, bo ikra jest żeńska, a to jest rybia sperma. Jak to się dotyka pałeczką, to jest taki jak budyń. Jakbyście zamknęli budyń w kożuchu. Ja już płaczę, jeszcze nawet nie spróbowałam. Zobaczcie, jak to się rusza. Ofuję tego. To jest obleśne. Trzeba być twardym, a nie miętkim jak rybia sperma. Więc muszę ją spróbować. Pierwszy raz w życiu mam sytuację, kiedy jest coś tak obrzydliwego, że boję się to zjeść. Nawet w Bangkoku jadłam robale i było okej. A teraz po prostu znam to... To jest pierwszy raz czuję to uczucie, kiedy po prostu boję się coś włożyć do ust. Nie rozgryzę tego! Mogę. Okej, miałam odruch wymiotny. Myślałam, że przeżyję. Komunikat do Krzysztofa Gonciarza. Jesteś moim mistrzem, ucz mnie proszę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Krzysiek zjadł to i stwierdził, że no, konsystencja słaba, no, ale ogólnie do zjedzenia. I ja przez chwilę myślałam, że to połknę, ale to jest straszne, bo w pewnym momencie to się tak trochę rozlewa i to jest jak taki budyń, a wy wiecie, co to jest, że to nie jest budyń. Mm-mm. To nie jest budyń. I wtedy jest to najgorsze uczucie. I teraz mamy taką muzyczkę nastrojową. Ja płaczę, po prostu przeżywam. Ale powiem wam, że to jest straszne. Ja się cała trzęsę. Okej. Podejście numer dwa. Może to przez to, że ja się wkręcam, że się może źle nastawiam. Nie przejdę tego dobra. Okej, w każdym razie tak trochę mi morale spadły, bo myślałam, że podołam, że nie będę taka miękka, a okazało się, że jednak byłam najsłabszym ogniwem. Klaszczę tym, którzy wymyślili to i chcieli, żebym sfailowała, bo udało się wam. I teraz będzie mi smutno i będę płakać po nocach i śnić o tym mascarpone z ryby. Mam nadzieję, że taki pomysł z rozwinięciem zadań się wam podoba. Moim zdaniem zasługujecie na to, żeby pokazać wam jak najwięcej z tego wyjazdu, bo naprawdę tego było mnóstwo rzeczy robiłam, a ten film z Japonii niestety wyszedł krótko długi, bo wyszedł długi, ale poszczególne zadania miały bardzo, bardzo mało czasu. Więc oczywiście będę wrzucać rozwinięcia kolejnych zadań. Czekajcie na te filmy. Wszystkie będą w jednej playliście, która się będzie nazywać Japonia. I w tej playliście będą wszystkie filmy, które będą związane z Japonią. Ściskam was jak zwykle serdecznie. Trzymajcie się ciepło i pa, pa. Kocham cię rybo, pij ze mną kompot. Czy to strzeliło? Okej. Zielony szczypiorek, a jest inny? Da. Taką, wiecie, dong. Ale czad. Jedz to, babo głupie.
Kurde, nie mogę.